Ja nazywam się Zuzanna Cichocka, jestem architektem z zamiłowania, z wykształcenia i z zawodu i stworzyłam ten kanał po to, aby podzielić się z Wami moją wiedzą w tym temacie. Dzisiaj temat zainspirowany telefonem, który dostałam ostatnio w biurze. Mianowicie siedzę sobie spokojnie w pracy, mam taki telefon biurowy, który od czasu do czasu dzwoni i odebrałam ten telefon, akurat miałam chwilę czasu, odpowiadam i słyszę w telefonie zalęknioną osobę, taką, która tak nie wie, czy może zapytać, czy może jednak, ale by bardzo chciała wiedzieć, o co chodziło. Mimo że nie było łatwo zrozumieć tą sytuację, to po chwili osoba po drugiej stronie telefonu mi oznajmiła, że ona chce iść na architekturę i nie wie, gdzie ma studiować. I to mnie zainspirowało, bo mi się podoba taka inicjatywa. Jest super, że ktoś do mnie zadzwonił, ale nie za każdym razem mogę porozmawiać z kimś aż tak długo i wytłumaczyć, o co chodzi z tym studiowaniem architektury, z byciem architektem i tak dalej. Więc pomyślałam sobie, że super byłoby się podzielić tą wiedzą z Wami i ze wszystkimi zainteresowanymi i postanowiłam nakręcić taki trochę nietypowy film na tym kanale, a mianowicie jak zostać architektem. Zacznijmy tą podróż bycia architektem albo zostania architektem od jednej bardzo ważnej informacji. I naprawdę weźcie sobie to do serca. Otóż nie każdy architektem może być. I tutaj oczywistość, że nie każdy ma takie zdolności, ale też od razu powiem, że czasami nasze wyobrażenia dotyczące zawodów są mylne. Bardzo mi się podobał system, który miała jedna z znanych amerykańskich, tutaj warszawskich szkół, który polegał na tym, że swoich prawie absolwentów, czyli tych ostatnie roczniki, mieli taki program, który pozwalał na zbadanie zawodu, czyli sprawdzenie, czy w danym zawodzie dobrze się czujemy, czy to faktycznie jest nasze wyobrażenie ten zawód, czy może taki ten zawód jest. I między innymi ja wtedy pracowałam w takim warszawskim biurze architektonicznym i ono miało umowę w tym programie z tą fundacją, która pozwalała na miesięczny, tudzież kilkutygodniowy staż w biurze, taką obserwację tego, jak wygląda dany zawód przed zdecydowaniem się na temat studiów. Moim zdaniem genialne rozwiązanie, naprawdę genialne rozwiązanie, bo pozwala zobaczyć tak naprawdę, czy faktycznie to, co się robi w tym zawodzie, chce się robić w przyszłości. Bo nie zawsze to, co mamy w głowie, jest adekwatne do tego, co potem napotykamy w zawodzie. I architektura jest bardzo wymagającym zawodem, jest bardzo specyficznym zawodem i to, jeżeli wyobrażacie sobie zawód architekta jako takiego magika, co przechodzi i tak, tutaj będzie stała wieża, tutaj będzie wieżowiec, a tutaj będzie buda dla psa, no to absolutnie tak nie wygląda. To nie jest tak, że siadamy i 90% czasu spędzamy nad tym magicznym wymachiwaniem różdżką, tylko to wygląda zupełnie inaczej. To jest cały proces projektowy, który trzeba przejść od A do Z. Nie można pominąć jakiegoś kawałka, żeby dopiero projekt powstał. I mówię to nie dlatego, żeby wystraszyć kogoś i żeby ta osoba zrezygnowała. Znaczy nie rezygnuj. Jeżeli chcieliście być architektami, to nie rezygnujcie, tylko obejrzyjcie ten film do końca. Ja tylko podpowiadam, jak fajnie sprawdzić, czy faktycznie ten zawód pasuje do Was i to, jak się funkcjonuje w nim i jakie obowiązki ma się w tym zawodzie, bo jest to zawód wymagający poświęceń. Poświęceń, jeżeli chodzi o czas, poświęceń, jeżeli chodzi o stres i takiej nauki wielowątkowej, bo nie można być tylko architektem i twórcą, dobrze jest być też dobrym psychologiem, dobrze jest też być dobrym biznesmenem, jak prawie w każdym zawodzie, dobrze jest też mieć trochę plastycznych zdolności, ale też dużo technicznych zdolności. To wszystko determinuje, czy ta architektura jest dla Ciebie. Więc bardzo polecam przed
z decyzją o studiach architektonicznych, znalezienie sobie takiego nawet tygodniowego stażu albo po prostu poproszenie jakiegoś z architektów, jakiegoś biura, czy mogę przynajmniej przez tydzień poparzyć Wam kawę, żeby zobaczyć, jak to faktycznie wygląda ten zawód i czy mi to będzie w życiu pasowało. Bardzo ważna sprawa przed podjęciem decyzji o byciu architektem. Bardzo polecam to zrobić. A teraz już do przyjemniejszych rzeczy, mianowicie gdzie studiować, bo to też było pytanie osoby, która do mnie zadzwoniła. Gdzie ja mogę tak naprawdę tą architekturę studiować? Posłuchajcie, ja też nie jestem jakaś super na bieżąco ze studiami, bo skończyłam je bardzo dawno temu, więc jeżeli czegoś brakuje, to koniecznie skomentujcie i powiedzcie mi, gdzie można jeszcze studiować tą architekturę. Ale ja zacznę od takich ogólników. Można ją studiować w Polsce, można ją studiować za granicą. Różnica jest dość zasadnicza, ponieważ kompletnie studia architektoniczne za granicą inaczej są prowadzone niż w Polsce i kompletnie czego innego uczą, ponieważ my mamy też inne wymagania co do bycia architektem w różnych krajach i różne przepisy. Bardzo dobrze jest jednak studiować tam, gdzie chcecie potem pracować. Nie jest to obowiązek, bo da się do tego dostosować. Architekci mają dość elastyczny umysł, więc potrafią się dostosować do różnych krajów. Sama pracowałam w Austrii, nie jest to problem, ale na przykład jeżeli wiecie, że będziecie żyć w jakimś kraju, to dobrze jest jednak tam studiować, moim zdaniem. Uczelnie się zdecydowanie różnią poziomami i tym, czego uczą. Warto przeczytać w broszurach danej uczelni, w czym oni są najlepsi i w czym są popularni. I to jest istotne przy wyborze tej uczelni. I pamiętajcie o tym też, że jeżeli się zastanawiacie, jakim architektem być, bo tutaj pamiętajcie, że możecie być architektem, który projektuje wnętrza, możecie być architektem, który projektuje zewnętrza, całe budynki, możecie zajmować się małymi budynkami, dużymi budynkami, możecie zajmować się, w tej chwili jest bardzo popularna architektura parametryczna, czyli taką architekturą w ogóle tworzoną za pomocą komputerów i budowaniem takich wirtualnych modeli i później ich przerzucaniem na rzeczywistość. Czy na przykład chcecie robić wnętrza i chcecie zajmować się tylko i wyłącznie wnętrzami i nie interesuje Was zewnętrza, albo może interesuje Was ogromna skala, tak zwana urbanistyka, czyli chcecie budować miasta. To jest bardzo istotne. Oczywiście nie musicie tego wybierać na samym początku, ale jeżeli wybierzecie, to łatwiej Wam będzie wybrać uczelnię. Bo jeżeli chcecie budować duże budynki, duże miasta, duże przestrzenie projektować, to raczej sugeruję pójść na coś, co ma też urbanistykę w sobie, czyli na przykład architektura i urbanistyka, albo sama urbanistyka, jeżeli chcemy tylko miasta projektować. Jeżeli jednak nie chcecie studiować architektury, w sensie nie chcecie potem projektować tej architektury wielkoprzestrzennej, to może lepiej wybrać się na architekturę wnętrz. I tutaj też warto zaznaczyć, że architektura wnętrz może być nie tylko na uczelniach technicznych, bo architektura taka wielkoprzestrzenna raczej jest na technicznych uczelniach, bo jednak trzeba być inżynierem, żeby to zbudować. Ale jeżeli chodzi o architekturę wnętrz, to już nie jest to takie oczywiste, bo architekturę wnętrz można studiować nie tylko na Politechnice na przykład warszawskiej, czy jakiejkolwiek Politechnice, ale także można studiować na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie zostajemy magistrem, a nie inżynierem, ale możemy też studiować tam wnętrza. Ta uczelnia jest mniej techniczna, bardziej artystyczna i mniej zwraca uwagę na rzeczy, które na przykład są mocno podkreślane na Wydziale Architektury, na przykład studiów technicznych. Bardziej podejście artystyczne, oczywiście także do zawodu architekta wnętrz. Tutaj też jest istotne to, w czym Wy się lepiej czujecie, bo ja nikogo nie namawiam, żeby akurat poszedł na Akademię Sztuk Pięknych albo poszedł na Akademię Techniczną, ale pamiętajcie o tym, że architektura, niezależnie na jaką uczelnię pójdziecie, jest techniczna. Tutaj dzieje się bardzo dużo rzeczy, które dzieją się w przestrzeni i tą przestrzeń trzeba umieć czytać i tą przestrzeń trzeba umieć projektować, bo jeżeli nie będziecie tego widzieć i nie macie takiej ich zdolności i nie lubicie technicznych rzeczy, no to naprawdę poważnie zastanówcie się nad tym zawodem.
Ale jeszcze poczekajcie do końca tego filmu. Nie zdecydujecie się nie być architektem, bo ja nie chcę wam tego odradzić, bo to piękny zawód. Chodzi o to, że bardzo wymagający i niezależnie od tego, czy pójdziecie na Akademię Sztuk Pięknych, czy na studia techniczne, to i tak z problemami technicznymi spotkacie się. Czy z tym, jak rury kanalizacyjne są łączone, czy jak działa elektryka, czy jak zbudować fizycznie szafę. Żeby móc ją potem narysować. Z tym wszystkim tak czy siak się spotkacie. Podsumowując, możemy studiować za granicą, możemy studiować w kraju i możecie studiować na uczelniach technicznych, takich jak Politechniki, także prywatne uczelnie techniczne, bo jest ich teraz sporo. I możecie także studiować na Akademii Sztuk Pięknych. Ja nie komentuję kursów, które można skończyć, bo uważam, że to jest trochę za mało. Jak już wybierzecie uczelnię, jedną, dwie, no zawsze dobrze jest mieć jakiś backup, jakby przypadkiem nie starczyło na przykład punktów na studia, to koniecznie trzeba się dowiedzieć, jaki jest egzamin. W momencie, kiedy są teraz liczone punkty z matur, troszeczkę inaczej się podchodzi do tych egzaminów. Ja, Boże, ja już to chyba jestem dinozaurem. Tak mi się wydaje, bo ja zdawałam egzamin bezpośrednio na uczelnię. Nie było tak, że mieliśmy ileś tam punktów i przydzielali nas na studia, tylko mieliśmy egzamin taki wewnętrzny, który tylko liczyło się to, co było na egzaminie. Tam kompletnie nie było liczone nic z matury. Tam wszystko było liczone z tego egzaminu, który się zdawało. I żeby go zdać w tamtym czasie, trzeba było być świetnym rysownikiem, trzeba było wiedzieć wiele o sztuce, o architekturze, mieć proporcje w oczach i potrafić też coś zbudować własnymi rękoma, bo taki był egzamin. Egzamin to był rysunek, budynek, a właściwie model, nawet nie budynku do końca, to mógł być model abstrakcyjny, ale musieliśmy model zbudować i był taki test, który pokazywał ogólne zainteresowania danego kandydata. Teraz faktycznie jest brana pod uwagę matura, sprawdzałam, ale rysunek na przykład na Politechnice Warszawskiej dalej został. I nie ma sytuacji, w której można pójść na architekturę i nie umieć rysować, ale uwaga, to jest jedna uwaga, bo na przykład pracowałam w Austrii i tam przyjmują wszystkich, że tak powiem, z kopyta i nie ma egzaminu z rysunku. Tam jest tak, że eliminacja jest na studiach. W tym pierwszym roku po prostu trzeba być najlepszym, bo inaczej się po prostu wypada. I tam nie trzeba umieć rysować. Czy ja się z tym zgadzam, czy ja się z tym nie zgadzam? Osobiście uważam, że jednak dobrze jest rysować, ale też nie uważam, że to jest coś, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o architekturę. Musicie tutaj dlatego sprawdzić po kolei, jakie są wymagania danej uczelni i co dana uczelnia od was będzie chciała. Jeżeli ta uczelnia chce od was zdania egzaminu z rysunku, i tutaj bardzo ważna sprawa z tym rysunkiem. Pamiętajcie, że jak wybieracie dany kierunek na studia, czy daną uczelnię, to uczcie się rysunku pod tą uczelnię, jeżeli mają taki egzamin. To jest pogmatwana sprawa, ponieważ jeżeli na przykład uczycie się rysunku na Politechnikę Warszawską, to nie jest ten sam rysunek, co Politechnika Krakowska. Ale uwierzcie mi, są dwa różne rysunki, wręcz tępią rysunek warszawski względem rysunku krakowskiego i na odwrót. Nie wiem, jak jest w innych uczelniach, wiem, że w tych dwóch jest tak. Podejrzewam, że lepiej jednak skontaktować się z kimś, kto przy tej uczelni pracuje albo w jakimś kursie, gdzie będziemy wiedzieli, że na pewno w ten sposób ten egzamin jest organizowany, ponieważ jest dużo manier rysunku i nie każdy z egzaminów albo egzaminatorów lubi dany rysunek. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale taka jest rzeczywistość, więc ja wam mówię, jaka jest rzeczywistość. Weźcie kurs, który przygotowuje do konkretnej uczelni. Inaczej może być wasz rysunek postrzegany dużo gorzej. Rozumiem, że sprawdziliście, że zawód jest dla was. Już wiecie, jak się dostać na uczelnię, zostaje wam tylko dostanie się. No i teraz co się dzieje, jak już się dostajemy na tą uczelnię? Najlepiej zdawać egzaminy. Zdecydowanie polecam zdawać egzaminy.
Ale tutaj nie tylko, od razu powiem. Oczywiście, żeby mieć tytuł architekta, czyli powiedzieć, że jestem architektem, inżynierem albo magistrem, architektem, inżynierem, bo to jest tytuł, to nie jest coś, co możemy sobie napisać przed nazwiskiem architekt. Musimy skończyć najpierw studia inżynieryjne, wtedy jesteśmy inżynierem, architektem, a potem studia magisterskie, jesteśmy magistrem, inżynierem, architektem. Dlaczego to mówię? Dlatego, że jak skończycie inną uczelnię albo skończycie kurs, nie możecie mówić, że jesteście architektami, możecie powiedzieć jedynie, że jesteście projektantami. Osoby, które skończyły Akademię Sztuk Pięknych, mogą powiedzieć, że są magistrami sztuk pięknych. Natomiast tytuł architekta zdobywa się na technicznych studiach i potem można jeszcze rozwinąć ten tytuł o uprawnienia, bo jak się kończy studia, nie ma się uprawnień, one są ograniczone, trzeba je jeszcze potem zrobić, ale do tego jeszcze przejdziemy. Wróćmy jeszcze na ten moment, kiedy jesteście na studiach. Jesteście na studiach i koniecznie, jeżeli jesteś na studiach architektonicznych, skomentuj. Dla mnie to jest bardzo istotne, co tam się w tej chwili dzieje, bo dawno mnie tam nie było, więc ciekawa jestem, czy to jest tak samo, jak ja studiowałam. Więc jak oglądasz ten film, studiujesz, skomentuj mi, co tam się dzieje i jak wyglądają teraz studia. Ale bardzo polecam nie tylko studiować, ale naprawdę bardzo polecam jednak czynny udział w budownictwie, w architekturze i w tym, co wy chcecie robić i testowaniu tego, co wy chcecie robić. Czyli pójściu na staż do jakiegoś biura, pójście na budowę i obejrzenie, jak wygląda budowa. I naprawdę nie marnowanie tego czasu tylko i wyłącznie na wklepywanie formułek, bo architektura to 100% praktyki i niestety sama wiedza, którą ja bardzo sobie cenię i uważam, że dobrze jest ją zdobywać, no to jednak nie starcza w zawodzie i bardzo jest potrzebny taki kontakt z żywym zawodem. Pójdźcie na budowę, zapytajcie się, czy możecie pochodzić, pooglądać, jak budowa wygląda. Miejcie taką inicjatywę w sobie, żeby jednak nabrać nie tylko samych studiów, ale doświadczenia i pokazać samemu sobie po pierwsze, że mi się to podoba dalej i że faktycznie to jest to, co ja chcę robić, a jednocześnie robić coś fizycznie, bo pamiętajcie o tym, że architektura to jest coś, co jest. To nie jest abstrakcyjne, to nie jest ta kartka z projektem, tak szukam kartki, ale nie mam żadnej kartki z projektem. Ale to nie jest ta kartka z projektem, którą robicie na studiach. To jest fizycznie ściana, to jest fizycznie przewód, to jest fizycznie rura. To są fizyczne elementy, które są tam i jeżeli wy nie będziecie o tym pamiętać, to moim zdaniem nie będziecie wystarczająco dobrzy w zawodzie i wystarczająco ta wiedza wam się nie przegryzie. I bardzo polecam w czasie studiów tą wiedzę zgłębiać, ale w naturze, czyli zgłębiać ją w czymś, co się dzieje w budownictwie, co się robi w budownictwie i ją pogłębiać. I teraz wracam do tematu uprawnień, bo jak już skończycie studia, bardzo gratuluję, jak już skończyliście. Też nie jest proste, bo bardzo niewielki procent architektów zostaje w zawodzie. Naprawdę, uwierzcie mi, że dużo moich znajomych, którzy ze mną studiowali, mimo skończenia studiów i zrobienia dyplomów, zajmują się innymi rzeczami niedaleko architektury. Czasami zajmują się grafiką, czasami zajmują się wzornictwem na przykład, tak? Czyli projektowaniem mebli. Zajmują się po prostu stricte budownictwem i różnymi rzeczami związanymi z budownictwem. Naprawdę niewiele osób zostaje w tym zawodzie, to nie jest takie oczywiste. I jak już skończyliście i chcecie być dalej architektami, no to super by było zrobić uprawnienia. Zakładam, że te uprawnienia robimy w momencie, kiedy chcecie się zająć architekturą, do których te uprawnienia są potrzebne. Jak zrobić uprawnienia? Ja już nie będę w to wnikać, bo to się zmienia dość często. Trzeba wejść na stronę Okręgową Izbę Architektów, Mazowiecką Okręgową Izbę Architektów i oni tam mają wpisane, co zrobić. To w ustawie jest tak naprawdę zapisane, u nich na stronie też, co zrobić, żeby zdobyć uprawnienia. Na pewno trzeba odbyć staż, na pewno trzeba zdać egzamin i dopiero te uprawnienia się otrzymuje. Ale
co jest istotne. Ważne jest, żebyście się zdecydowali, czy faktycznie Wam one będą potrzebne i chcecie je mieć, bo jeżeli robicie rzeczy, do których uprawnienia nie są potrzebne, no to też bez sensu przechodzić przez ten cały system, który jest trudny i jeszcze do tego bardzo wyczerpujący, jeżeli chodzi o czas, jeżeli chodzi o wiedzę, jeżeli chodzi o to, co robicie, i też taki dość ogólny, bo jak się uczymy do egzaminu, to uczymy się dosłownie wszystkiego. Natomiast jeżeli chodzi o, na przykład jeżeli zajmujemy się wnętrzami albo wzornictwem, no to zajmujemy się tylko tym meblem, tym elementem. Niepotrzebne nam są przepisy na przykład dotyczące projektowania szpitali. Bardzo istotna sprawa, żebyście zastanowili się nad tym, czy te uprawnienia są Wam potrzebne. Tak naprawdę to powinniście jeszcze przy wyborze uczelni się zastanowić, bo po niektórych uczelniach, na przykład po Akademii Sztuk Pięknych, nie możemy zrobić uprawnień technicznych, nie jesteśmy architektami, więc to jeszcze wcześniej warto się zastanowić, ale na tym etapie jeszcze stanąć w prawdzie, czy faktycznie chcemy to robić, czy nie. Jeżeli po tym wszystkim zdecydowaliście się zostać w zawodzie, no to witam kolegów i koleżanki architektów. Jest mi bardzo miło, że jesteście z nami. Życzę Wam powodzenia na drodze zawodowej, bo przeszliście ogromną drogę. Od wyboru studiów, od dostania się tam po zrobienie uprawnień. Jest to naprawdę coś, z czego warto być dumnym, więc bardzo Wam tego gratuluję i mam nadzieję, że spotkamy się gdzieś na drodze projektowej. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Nietypowy, moim zdaniem przydatny. Koniecznie, jeżeli Wam się podobał, jeżeli chcecie zobaczyć moje inne filmy, subskrybujcie, komentujcie, mogę zrobić film specjalnie dla Was, taki skrojony na Wasze potrzeby, więc komentujcie, ja z chęcią zrobię coś specjalnie dla Was. A tymczasem do zobaczenia.